Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto opium. Potrzebować będziemy. Ja sobie oddzieliłam białka od żółtek i ja mam 7, ponieważ mam małe jajka. Gdybym miała duże, dałabym 6. Także mamy powiedzmy 6 jajek, 2 łyżki kakao, pół szklanki mąki pszennej, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, pół szklanki cukru i szklankę mielonego maku. Białka z cukrem ubijamy na puszystą masę. Zmianę już mamy ubitą, dodajemy po jednym jajku i cały czas ubijamy. Masę jajeczną już mamy ubitą. Teraz dołożymy pozostałe składniki. Przesiejemy przez siteczko kakao, mąkę i proszek do pieczenia. I należy delikatnie biszkopt mieszać. Ruchami półkolistymi mieszamy. Tak, już to mamy przesiane. Teraz dosypujemy mak. I wykładamy. Ciasto mieszamy. Wykładamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia. 25 na 30. I będziemy piekli około 40 minut w 170 stopniach. I to będzie ciasto opium. Przełożymy masą. Masę zrobimy później. A teraz wykładamy ciasto do formy. Wyrównujemy i ciasto dajemy do piekarnika. Należy dokładnie wyrównać, abyśmy mieli równy biszkopt. I tak przygotowany biszkopt dajemy do piekarnika. Biszkopt do ciasta opium upiekłam, przekroiłam na pół. I teraz będziemy potrzebować masę. Do masy będziemy potrzebować 800 ml śmietany 30%, 5 łyżeczek żelatyny, tutaj mam 5 łyżeczek żelatyny, 3 łyżki kakao i 5 łyżek cukru pudry. Żelatynę zalejemy wrzącą wodą i pomieszamy do całkowitego rozpuszczenia. Śmietanę ubijemy z cukrem na sztywno i dołożymy kakao i wyłożymy masę na połowę biszkoptu, przykryjemy drugim biszkoptem, a na wierzch zostawimy zawsze troszkę masy i zeczemy czekoladę. I będziemy mieli ciasto opium. Ubijamy śmietanę z cukrem na sztywno. Woda się zagotowała, więc żelatynę zalewamy wodą
i mieszamy do całkowitego rozpuszczenia. Musimy całkowicie żelatynę rozpuścić, rozmieszać, żeby po prostu ona w masie nam oddała. Jeżeli by się zdarzyło, że żelatyna nam się nie chce rozpuścić, to należy ją podgrzać. Do garnuszka z wodą wstawiamy żelatynę i podgrzewamy. Żelatynę mieszamy i śmietanę ubijamy. Śmietanę z cukrem już mam ubitą i teraz dolewamy rozpuszczoną żelatynę. Cały czas ucieramy i dosypujemy kakao. I masę należy dokładnie pomieszać. Masę wyłożymy na biszkopt. Zostawimy kilka łyżek i damy na wierzch. I na to możemy polać rozpuszczoną czekoladą, a ja po prostu zetrę czekoladę i będziemy mieli ciasto opium gotowe. Wykładamy, a część kremu zostawię. Należy wyrównać. I przykrywamy drugą częścią ciasta. Dociskamy i smarujemy pozostały krem. Ja mam dobrze upieczony biszkopt, ale gdyby się zdarzyło, że jest za bardzo wypieczony, to możemy tarłem od ziemniaków leciutko zetrzeć i wówczas nie będziemy mieli przypalonego biszkoptu. I już mamy posmarowane. A teraz, tak jak wspominałam, zetrę czekoladę. Ja mam czekoladę gorzką i na wierzch zetrę czekoladę. I ciasto opium będziemy schładzać w lodówce 2 godziny. Jeżeli nie mamy takiej maszynki do tarcia, do tarcia jarzyn ścieramy czekoladę o dużych oczkach. I ciasto powędruje do lodówki. Ja to lubię zrobić ciasto i dać na noc do lodówki. No, ja myślę, że jest równomiernie obsypane i tak wygląda ciasto opium, które dajemy do lodówki. I tak oto wygląda ciasto opium. Thank you.
Ten pierwszy początek to mam taki troszkę trudny, ale później już jest super. O! I tak oto mamy ciasto opium. Jeżeli Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl ciasto opium.